No, próbujemy ostatni raz. Próbujemy ostatni raz. Halo. Halo. Dajcie znać, czy słychać. Słychać i widać. No, może teraz się uda. Postaram się mówić trochę głośniej. Widać i słychać. Dobra, no to może jesteśmy w domu. Okej, przepraszam Was za te problemy techniczne, ale to jest poza mną, bo tutaj to, co się dzieje z internetem w te takie burzowe dni, to jest masakra. Ej, znowu dźwięk tnie. No nie, no niemożliwe. No. Słychać czy nie słychać? Mówcie. Halo, halo. Trochę przycina, ale lecimy z tematem. No, no, no dobra, no ale to zaraz będą telefony, to wiecie, to nie może tak przycinać. Okej, przecież, nie? Nie wiem, nie wiem. Spróbujemy jeszcze tu i będziemy naprawdę już lecieć grubo, grubo po. Dobra, słuchajcie. Także mamy dzisiaj w planie tak. Podsumujemy sobie mecz, podsumujemy sobie sezon, powiemy o pewnych rzeczach, które mogą się wydarzyć. Powiemy o rzeczach, które się wydarzyły. Chętnie posłucham waszych telefonów, waszych jakby opinii na temat tego sezonu, na temat top graczy, tych trochę mniej lepszych graczy. Opinie na temat trenera Żurawa z chęcią też posłucham. No i tyle. No. Jeżeli chodzi o gości, to mamy tak. Za chwilę połączymy się z Mariuszem Mowlikiem, byłym zawodnikiem Lecha Poznań. Później będziemy łączyć się z dziennikarzem Przeglądu Sportowego Łukaszem Olkowiczem. I na końcu mamy Damiana Smyka. I też porozmawiamy sobie na temat tego, jak to będzie wyglądało, jakie są plusy i minusy tego sezonu. Jeśli chodzi o mnie, o moją opinię o ten sezon, to tak na szybko, co przychodzi mi do głowy, to tak jak już pisałem wcześniej, no, jest na to, co miało być, to jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o ligę. To jest bardzo dobrze, naprawdę, bo też słuchałem trenera Żurawia przed chwilą dla Canal Plus i też mówił, że były momenty, i tu się z nim zgadzam całkowicie, były momenty, gdzie my byliśmy naprawdę daleko w tabeli i nic nie zapowiadało tego, że uda się zdobyć srebrny medal. Trzeba to jasno sobie powiedzieć, że w tym roku Legia Warszawa naprawdę była poza zasięgiem, bo można mówić, że gdyby to, gdyby tamto, no pewnie, że tak, ale no, z drugiej strony można też powiedzieć, że dawno nie było takiego mistrza z tyloma porażkami. No, no też można, ale Lech w zasadzie też swoje jakby tutaj do ogródka dał, bo i remisy, porażek było mniej, ale te remisy najbardziej denerwowały i to, tak jak kiedyś może remis był bardzo, bardzo był ważny i bardzo przybliżał jakieś drużynę w tabeli, dawał troszkę wyżej miejsca. W tej podziale tabeli i w tej punktacji remis to jest w zasadzie niewiele więcej niż porażka, bo to jest tylko jeden punkt, a wystarczy wygrać mecz i ma się już 3 punkty. Także te remisy naprawdę bardzo, bardzo nas spowolniły, no i były takie denerwujące. Bo prawda jest taka, że z Arką czy z Koroną, no to były, dla mnie to jest strata punktów. Okej, słuchajcie, żeby nie przedłużać, daję znak Mariuszowi, żeby już zadzwonił i będziemy słuchać, co mówi Mariusz do nas i jakie on ma spostrzeżenie. Okej, dzwoni. Halo, halo, słyszysz mnie? Okej, słyszysz mnie doskonale, ja trochę ściszam. Dobra. Mariusz, powiedz, gdzie ty teraz jesteś? Czy oglądałeś mecz Lecha?
i te pierwsze kilkanaście sekund poświęćmy na to, żeby może napisali wszyscy, czy dobrze Cię słychać, dobrze? Dobra, nie ma żadnego problemu. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem teraz w Ukrainie, a tutaj mieszkam w ciepłym kraju na Bliskim Wschodzie. No a co do samego meczu, to przyznam, że oglądałem bardziej multiligę. Mecz oglądałem, znam oczywiście wszystkie wyniki, bramki, ale samej całego meczu nie oglądałem. Okej. Dobra, piszą tutaj, że głos super jest okej. No dobrze, nawet widzisz, nie musisz. Dobra. Mariusz, więc jeżeli nie oglądałeś tego meczu, ale na pewno, może nie to, że nie oglądałeś, ale tak się nie skupiałeś pewnie tak albo inni, ja mam do ciebie takie pytanie, jakbyś tak popatrzył sobie na ten sezon 15-20, z punktu widzenia, może ocenił go z punktu widzenia byłego zawodnika najpierw, a później jakby z punktu widzenia agenta piłkarskiego, czyli tej profesji, którą się teraz jakby zajmujesz i z której żyjesz. Także jeżeli mógłbym Cię podsumować tak w dwóch zdaniach, tak z punktu widzenia zawodnika, czy zawodnicy Lecha Poznań no, mogą czuć się usatysfakcjonowani? No, ten ogólnie sezon moim zdaniem podzielić na dwie fazy, rok 2019 i rok 2020. Jesień taka sobie, bądźmy szczerzy, nie można powiedzieć, że to był udany czas. I myślę, że przez tą zawaloną troszeczkę jesień ten wynik, okej, jest wicemistrzostwo i jest to na pewno jest to niewątpliwie sukces trenera Żurawia i jego sztabu, ale czy to jest sukces Lecha Poznań, czy Lech powinien się cieszyć z wicemistrzostw? To jest tutaj właśnie takie pytanie, można by było sobie zadać. A cały rok, na razie 2020 oczywiście i pandemia i to wszystko gdzieś to zahamowało Lecha w pewnym momencie, ale po wznowieniu rozgrywek Lech też grał bardzo dobrze. I oczywiście, mówię, bardzo przez zawaloną troszeczkę jesień ten obraz jest taki, że dzisiaj cieszymy się, ci kibice Lecha cieszą się, można powiedzieć, z wicemistrzostwa, ale czy to jest jakiś sukces? I to jest to w tym momencie Lech, będąc tak wielkim klubem na naszej polskiej arenie, czy jego takie rzeczy powinny satysfakcjonować. No właśnie, Mariusz, bo przed chwilą słuchałem rozmowy trenera Żurawia i on zadał mu pytanie, czy jakie Lech może mieć cele w przyszłym sezonie. No i wiadomo, że trener konkretnie no jakby nie odpowie, no bo taki jest trener Żuraw, ale no powiedział coś takiego, że chciałby, żeby Lech grał najładniejszą piłkę w lidze. I teraz pytanie, czy nas będzie satysfakcjonowało to, że my będziemy grali ładną piłkę, a nie będzie znowu trofeów, czy jak? Jakie ty masz zdanie na ten temat? To już muszą sobie kibice odpowiedzieć. Ja troszeczkę inaczej z racji też mojego zawodu i troszeczkę innego już podejścia do świata piłki. No, w piłce liczą się drużynowo, liczą się trofea. Nie ma, jeżeli ktoś się cieszy z jakichś tam małych rzeczy, to tak naprawdę no to próbuje zasłonić brak tak naprawdę dużych sukcesów, jakim jest no czy właśnie. Mistrzostwa Polski tak. czy Pucharu Polski. No to są jakby dwie kluczowe sprawy, jeżeli chodzi o polską piłkę. I oczywiście no, z punktu widzenia takiego Piasta Gliwice, który rok temu był mistrzem, w tym roku zajął trzecie miejsce. No dla nich to jest niewątpliwie sukces, bo to jest mały klub. To jest klub, który rok temu osiągnął coś ponad stan. Coś to się zdarza raz na kilkanaście lat, a w tym roku można powiedzieć, mimo olbrzymich osłabień, mimo tego, że mają budżet, można powiedzieć, na środek tabeli, to oni już osiągają sukces, no bo są na budżet. Mariusz. Ma drugi budżet właśnie. W Polsce. Właśnie, więc tak naprawdę wicemistrzostwo to jest jakby normalna rzecz. To od tego się powinno zaczynać, że moim zdaniem po prostu nie mieli jakichś tam jasno określonych celów przed sezonem, ale no, wicemistrzostwo, mając Legię przed sobą, która ma olbrzymi jakby budżet i olbrymie możliwości, no to jest jakby numer jeden. Lech jest numerem dwa i już zajęcie drugie miejsce tak naprawdę no, to jest jakby osiągnięcie tego stanu, który tak naprawdę jest, to nie jest osiągnięcie czegoś ponad. Czyli to
no nie jest sukces, tylko po prostu osiągnięcie tego, tak jakie są możliwości klubu. Sukcesem byłoby zdobycie czegoś, no i tutaj mi tego brakuje. Mhm. Mariusz, ja mam do ciebie takie pytanie. Powiedz, jakie to jest przełożenie, na przykład jeżeli mówimy o jakiejś tam wartości piłkarzy albo jak nasi postrzegani są piłkarze, nie mówię tylko w Lechu, ale możemy wziąć ten przykład Lecha. Powiedz, jak cena zawodnika sytuuje się na rynku europejskim, jeżeli on gra w naszej lidze, ale jest w zespole, który nie wiem, w tym roku albo w zeszłym roku, pewnie w tym roku się liczy, nie zdobył mistrza Polski. Jakbyś mógł tak przykładowo powiedzieć, jak to wygląda? Można na przykład na Kamilu. Na Kamilu już tak. Mhm. Temu ta jego cena nie była wysoka, bo Lech był ligowym średniakiem. Mhm. Nie będę czy zajął 7 miejsce na koniec trzeciego, już zapomniałem. No i tak naprawdę mimo tego, że on był rok temu młodym, utalentowanym piłkarzem, który miał przebłyski i w niektórych momentach nawet ciągnął drużynę, ta jego cena nie mogła być wygórowana, no bo nie ukrywamy, polska liga jest słaba, nie jest zbytnio poważana w Europie. To jest liga, gdzie bardziej kupuje się piłkarzy na potencjał, a nie na to, nie kupuje się gotowy produkt. No i w tym roku Lech, walcząc już o pudło wicemistrzostwo, to ta cena za Kamila jest oczywiście relatywnie większa. No i też Lech, dzięki temu, że grał wielu młodych chłopaków, to wielu tych młodych chłopaków pokazało się na tej arenie polskiej. No i też ich cena jest wyższa niż mogła być rok temu, bo jest to wicemistrzostwo. Nie są to ceny oczywiście, które są niesamowicie jakieś wielkie, no, w skali Europy, bo to są myślę, że kwoty między 3 a 6 milionów euro za niektórych piłkarzy, więc no, w skali europejskiej to są małe pieniądze dla nawet nie tylko top 5, kluby w Belgii czy w Holandii też takie pieniądze płacą. Więc myślę, że większość klubów byłoby stać na takie wydatki. Mm-hmm. Celem myślę Lecha i Legii jest regularna sprzedaż piłkarzy powyżej 10 milionów. No, oczywiście bez sukcesu w europejskich pucharach dla mnie to będą może jednostkowe przypadki, gdzie to się uda, a stała sprzedaż piłkarzy na tym poziomie będzie raczej nierealna, jeżeli polskie kluby nie będą regularnie grały w grupach. Ale właśnie, Ligi Europy. Właśnie, bo mówisz, że w grupach Ligi Europy, a sam dobrze wiesz, że chociażby w tym roku to wejście do tej Ligi Europy grupowej jest bardzo trudne. Są 4 rundy, no okej, rundy jakby pozostają, jest tylko jeden mecz, czyli jakby twoim zdaniem to ma olbrzymie przełożenie na wartość gracza, nie wiem, z polskiej ligi, mistrz Polski, który zagra w Lidze Europy chociażby, no może dalej się nie zakwalifikuje, ale zagra w tej Lidze Europy, a nie zagra w Lidze Europy, tak? To są olbrzymie dysproporcje. To znaczy tak, no bo w tym momencie grasz, jeżeli dojdziesz do Ligi Europy, no to już tam rozgrywasz określoną ilość meczów na wysokim poziomie. Mhm. Bądźmy szczerzy, no w Lidze Europy to grają praktycznie wszyscy, tylko niepoważne kluby, niepoważne ligi tam nie grają. Mhm. No niestety nasza w tym momencie przez ostatnie lata się do tych niepoważnych zalicza. Mhm. Więc no ciężko oczekiwać, żeby ktoś płacił grube miliony za naszych piłkarzy. Mhm. No jest prosty przykład Slavii Praga, która zbudowała jakąś tam swoją potęgę w Czechach, no i przez występ wicemistrzów sprzedali piłkarza do Premier League za bodajże 16 czy 18 milionów. Mhm. Tak naprawdę gdyby nie mieli tej Ligi Mistrzów, no to w życiu by takiego piłkarza po takiej cenie no nie sprzedali. Mhm. Mariusz, to jest naturalne. Tak, Mariusz, kończąc powoli, powiedz mi taką rzecz. Teraz patrząc na Lecha Poznań i to, że Christian Gutierrez odchodzi, Kamil Jóźwiak jest jedną nogą też poza klubem, ale jeszcze jest. Z twojego punktu widzenia, na jakie pozycje Lech powinien na pewno, brzydko mówiąc, dokoptować gracze? Dokoptować to może złe słowo. Mhm. Jeżeli Lech chce osiągnąć jakiś wynik w europejskich pucharach, i w przyszłym roku, bo ja nie ukrywam, ta liga nasza z perspektywy, jak ja patrzę, no bo teraz już nie jestem jakby blisko ekstraklasy, tylko patrzę troszeczkę dalszej, z dalszej perspektywy i tak może nie wiem, czy bardziej obiektywnie, no nasza liga nie jest jakaś porywająca. Legia, widziałem gdzieś w statystykę, że jest najsłabszym punktowo
mistrzem od wielu lat i raczej to nie świadczy o tym, że liga gdzieś tam jest silna, czy się wyrównała, po prostu no jest z roku na rok, można powiedzieć, coraz słabsza. Mhm. A zawodnicy. A jeżeli chciałby osiągnąć sukces w europejskich pucharach, no i no ja bardzo żałuję, że w tym roku nie powalczył o to mistrzostwo, bo była olbrzymia szansa. Nie lubię tych określeń, że to jak coś jest jak sezonem przejściowym, bo można było śmiało powalczyć o mistrzostwo Polski w tym roku przy takim układzie, jaki panowała im w Legii na początku jesieni i tak dalej. Ale abstrahując od tego, no to niewątpliwie Lech potrzebuje bramkarza takiego topowego. Lech potrzebuje silnego i takiego lidera linii obrony. Momentem takim moim zdaniem przełomowym dla tego sezonu, gdzie Lech zaczął grać na miarę jakby swojego potencjału, to były dwie zmiany. To była zmiana Modera do środka pola i Puchacza na lewą obronę. Ja uważam, że Tymoteusz Puchacz, gdyby rozgrywał cały sezon na lewej obronie, to w przyszłym roku spokojnie byłby powoływany do reprezentacji Polski, bo polska piłka nie ma lewych obrońców o takiej dynamice, o takiej sile i jeżeli on będzie grał regularnie na tej pozycji, to jestem pewny, że on w tej reprezentacji zagości na dłuższy czas. Więc środek obrony niewątpliwie. Myślę, że do rywalizacji, do tym Kapłacza na lewą obronę jakiś piłkarz też by się przydał. Niewątpliwie defensywny pomocnik, bo Lech ma olbrzymie problemy po stracie piłki w środku pola. To, że ma niesamowity potencjał, jeżeli chodzi o grę do przodu, bo i Moder, i Tiba, i Ramirez to są świetni piłkarze w ofensywie, ale no nie, piłka nie tylko gra się do przodu i musi być ten bilans między linią obrony a linią ataku i po stracie piłki Lech ma duże problemy w środku pola. Dlatego defensywnego pomocnika musiałby sprowadzić, żeby no, zrobić też krok do przodu, jeżeli chodzi o jakość. No, napastnik przyszedł, wątpię, żeby przyszedł drugi napastnik. Chociaż trener powiedział właśnie, że przyjdzie drugi napastnik. To znaczy, tak, no, przyjdzie raczej pewnie Chris Wick. No, chciałem dokończyć, że nie sądzę, żeby przyszedł ktoś, kto będzie jakby numerem jeden do rywalizacji z tym Szwedem. Iszakiem. Iszakiem, więc podejrzewam, że to będzie jakiś taki piłkarz, który będzie z ławki raczej wchodził. No i skrzydłowo było niewątpliwie, że Kamil odejdzie, to Lech potrzebuje skrzydłowego i to na pewno piłkarza, który nie tyle co potencjałem, który liczbowo też jakby zastąpi Kamila, bo Kamil na pewno dużo dawał ofensywie, nawet jeżeli chodzi o te nie tylko o bramki i asysty, ale też te expected goals, to jeżeli chodzi o Lecha, no to jeżeli Lech straci Juźwiaka, to straci bardzo dużo ofensywy. Więc musi przyjść piłkarz na tę pozycję. Mariusz, kończymy powoli, a w zasadzie już kończymy, bo trochę się rozgadaliśmy. Mi właśnie zależało na tym, żebyś powiedział o tym, jak to wygląda na tle Europy, jak te ceny też są uzależnione od naszej ligi, od miejsc, no i jak to wygląda całościowo właśnie. W zasadzie to usłyszałem. Także dzięki za rozmowę i w kontakcie. Cześć. Trzymaj się. No pozdrawiam. Cześć. Okej. Mariusza mamy już. Nie wiem, czy coś was zaskoczyło, nie zaskoczyło. Czy coś was zdziwiło, że tak to wygląda, że nasza liga jest tak postrzegana? No, może nie wszyscy mają świadomość, ale niestety tak jest. I dlatego te wartości też zawodnikom są takie, a nie inne. Tutaj bardzo dużo piszecie na czacie w zasadzie o transferach. Spokojnie, jeszcze o tym porozmawiamy. Porozmawiamy o transferach. Ja bym chciał najpierw usłyszeć od was albo to, co napiszecie, jak wam się w ogóle dzisiaj ten mecz podobał, bo ten mecz był, przejdę do niego, on był szalony. Te pierwsze 30-40 minut to było szalone. Jak ktoś na Twitterze napisał, że za przeproszeniem boi się wyjść do kibla, bo nie wiadomo, czy kasty jakieś nie opuści. Nie wiem, czy to chyba Paulina nie napisała tego, ale naprawdę no Lech grał w pierwszej połowie, grał rewelacyjnie. Fajnie się na to patrzyło, te akcje były kombinacyjne, te akcje nie były na chaos, te akcje były, widać, że to jest trenowane. Druga połowa, no co? No druga połowa już grali na luzie.
Jagiellonia też pewnie trener postanowił powiedzieć drużynie, żeby no nie szarżowali w drugiej połowie, bo dostaną kolejną czwórkę, więc skończyło się po prostu tak, że mecz rozstrzygnął się jakby w pierwszej połowie, ale to, co chciałbym podkreślić, i to nie jest tylko to, że wydarzyło się w tym meczu, bo to się w zasadzie dzieje już w całym okresie, no może w całym nie, ale w tej na pewno drugiej części tego połowy tej pandemicznej. Lech gra naprawdę piłkę dla oka miłą, tylko że i dawno takiej piłki nie było. To trzeba też jasno sobie powiedzieć, że takiej piłki dawno nie było w Poznaniu. Czy kadry takiej nie było? Też można sobie odpowiedzieć na to pytanie, że chyba kadry takiej nie było. No oczywiście teraz się trochę zmieni, bo nie będzie Gytkiera, który naprawdę w czasie tych 3 lat dokonał rzeczy w zasadzie niemożliwej. Przychodził jako piłkarz z drugiej Bundesligi, który gdzieś tam, coś mu się tam nie udało, nie do końca. To była bardzo podobna historia w zasadzie jak z Michaelem Iszakiem, też do piłkarz do odbudowania. I przypomnę też wam, że te pierwsze mecze Christiana w Lechu też nie były jakieś rewelacyjne. Także on też potrzebował trochę czasu. No i zobaczcie, zaskoczył tak, że on po prostu co sezon był regularny. To był niesamowita sprawa, bo Christian był takim napastnikiem, no, typowo wykończeniowiec. No, on umiał się ustawić, umiał dołożyć nogę, umiał strzelić dobrze głową, zastawić się. To nigdy nie był piłkarz, to nigdy nie był szybkościowiec, to nigdy nie był drybler, ale taki styl gry Lecha właśnie premiował takiego napastnika i te piłki, czy to od Tymka Puchacza, czy to od Kuby Kamińskiego, czy od Kamila Jóźwiaka, czy przede wszystkim od Pedro Tiby, bo Pedro dzisiaj, to się tak mówi, Pedro zagrał kolejny bardzo dobry mecz, ale ja bym też wyróżnił do niego Ramireza, bo im bliżej końca sezonu, tym Dani Ramirez wchodził na wyższy poziom. On pierwsze mecze w Poznaniu były naprawdę w kratkę, nawet zdarzały mu się bardzo słabe mecze. A im bliżej końca Dani wchodził na niesamowity poziom i można tylko się zastanawiać, co by było, gdyby ta liga potrwała jeszcze 3-4 kolejki. No w tej chwili, z tego co wiem, to piłkarze dostali chyba 2 tygodnie urlopu. To się chyba już zaczęło właśnie teraz. Nawet nie wiem, czy nie 3 tygodnie, ale nie, będą 2 tygodnie i później 3 tygodnie jest przygotowań. Trener mówił, że chyba będzie tydzień na miejscu, tydzień gdzieś, jakieś zgrupowanie, później chyba Puchar Polski, także ta przerwa też będzie bardzo krótka. Słuchajcie, nic nie piszecie, nie wiem, czy mnie słychać w ogóle, czy mówię do siebie, czy nie. Spróbujemy się połączyć z Łukaszem Olkowiczem. Chyba że nas ogląda, to zadzwoni sam, ale zadzwonię na niego. Dobra. Halo, cześć Łukasz, Hubert z tej strony. Cześć, Hubert. Jesteś już na wizji, tak. Na fonii, także możemy, tak? Tak. Okej. Ze mną, ja cię przedstawię, ze mną Łukasz Olkowicz, dziennikarz Przeglądu Sportowego. Łukasz, ja chciałbym ciebie zapytać jako przedstawiciela kogoś spoza Poznania, jako dziennikarza zajmującego się w zasadzie piłką polską, nie tylko właśnie z Poznania. Jak ty postrzegasz ten sezon w wykonaniu Lecha Poznań? Co jakby cię zaskoczyło albo co cię nie zaskoczyło i z czego możemy być zadowoleni albo trochę mniej zadowoleni? Sezon przejściowy, tak chyba gdzieś tak, dzisiaj było. Tak. Pojawiło się tak to hasło i tak chyba wszyscy traktujemy ten sezon. Mnie zdziwiło taka trochę brak
cierpliwości dla, no, dla tego projektu, bo jakby było jasno określone od początku, jak to ma wyglądać w Lechu Poznań, że będzie trochę więcej tej młodzieży. Tą cierpliwości nie ukrywam, że było też tej cierpliwości, ale z drugiej strony też się ktoś było. No bo jakby Dariusz Żura wziął bagaż taki no, z poprzednich lat tych niepowodzeń. Natomiast tutaj było jasno określone i wydawało mi się, że wiadomo było, dokąd ten Lech. Ale dalej tutaj musi się ten zespół rozwijać. Całe nasze polskie środowisko. No, Lech był dla mnie takim papierkiem lakmusowym. Bardzo ofensywny styl, co mi się bardzo podoba. To już tym się wyróżnia w lidze. Natomiast mówię, to mnie dziwiło, czasami irytowało, denerwowało, że ta krytyka taka gdzieś być może zbyt mocno obrywali oni po głowie, bo mówię, bo gdzieś ten jasny plan był nakreślony i dzisiaj z kim nie rozmawiam, z trenerami, analitykami. Chwalą Lecha, że Lech gra najładniej w piłkę, najładniejszy styl. Oczywiście za tym muszą iść w parze wyniki i wydaje mi się, że po tym sezonie cały czas będę podkreślał przejściowy, to modne hasło w Poznaniu. No ten kolejny będziemy już tak bardziej krytycznie patrzeć na Lecha, oczywiście pod warunkiem i na trenera Żurawy, oczywiście pod warunkiem, że ten skład w miarę zostanie zachowany. Oczywiście wiemy, że nie będzie Gitkiera i prawdopodobnie Kamila Juźwiaka, natomiast na więcej osłabień Lech moim zdaniem nie może sobie pozwolić, jeśli chce dotrzymać kroku, próbować dotrzymać kroku Legii. Jeżeli będzie wyprzedaż, to niech może po prostu władze Lecha powiedzą otwarcie, że nas nie interesuje wynik sportowy, tylko wynik ekonomiczny, to też można zrozumieć, ale nie sądzę, że tak powiedzą, także będę tak obserwował Lecha w przyszłym sezonie z dużą ciekawością. Mhm. A powiedz taką rzecz, co ma takiego Lech, oczywiście można powiedzieć akademia, bo to prawda, ale co ma takiego Lech, że Lech szkoli tak wielu młodych piłkarzy, którzy kolokwialnie mówiąc wypalają. Czego brakuje innym zespołom? Bo to nie jest tylko tak, że akademia, ale oprócz tej akademii to wszystko później są etapy wprowadzania tych zawodników, bo nie ma co ukrywać, że jednak ci zawodnicy, większość zawodników, którzy przedostają się do jakiejś tam szerokiej kadry pierwszego zespołu, oni jednak wypalają. Tak, no to oczywiście tu akademię trenerów, tu musimy podkreślić rolę, natomiast to co tutaj powiedziałeś, to wprowadzanie bardzo trudne młodzieży do seniorskiego zespołu, no to Lech chyba robi no, czy tam oklejki najlepiej w Polsce. No, no ja bym zwrócił uwagę na dwie takie rzeczy, no wypożyczenia, wiadomo, że wcześniej było więcej tych wypożyczeń, ale i Kamil Juźwiak, i wcześniej Jan Bednarek. Są po Tymoteusz Puchacz po wypożyczeniach. Teraz właśnie Lech ma tę przewagę nad Legią, że ma tę rezerwę w drugiej lidze. Ja uważam, że to jest bardzo duży atut Lecha i tutaj będą kolejne owoce z tego płynęły, no bo ta młodzież otrzaskuje się już naprawdę na, można powiedzieć, zawodowym poziomie drugoligowym. Nie ma tam wielkiej pomocy tych starszych piłkarzy. No to kapitalne doświadczenie. Ja nie dziwię się wcale Legii, że dąży do tego też, żeby mieć drużynę w drugiej lidze, więc tutaj na razie widzę taką maleńką, po prostu przewagę. Dysproporcja, no. Tak. I tutaj to bym też dorzucił do tego kociołka z napisem szkolenie w Lechu Poznań. Mhm. A jakbyś tak miał powiedzieć tobie osobiście z tych kilku, więcej niż pięciu na pewno zawodników, nie wiem, począwszy od Kamila Juźwiaka, Roberta Gumnego, Jakuba Kamińskiego, Modera, Tymka Puchacza, Filipa Marchwińskiego, Michała Skurasia. Taki jeden, dwóch zawodników, który tobie się bardzo mocno podobał? Odrzucam Kamila Juźwiaka, bo już go nie traktuję jako poznańską młodzież. Stary Wyga. Zresztą tak. No, przewodzi po prostu, niesie ten sztandar z napisem Młodzież w Lechu Poznań i niedługo komuś przekaże ten sztandar, a tak za jego plecami dwóch piłkarzy zwróciło tak szczególnie moją uwagę, to jest Kamiński. Na niego tutaj ten luz grze i chciałbym, życzyłbym sobie, no my cierpimy na deficyt driblerów i to są na wagę złota we współczesnej piłce, żeby on po prostu tego nigdy nie zatracił, a myślę, że to z korzyścią byłoby nie tylko dla Lecha, ale i dla reprezentacji Polski. No i model, który tutaj nam się pokazał jako piłkarz,
Łukasz, dla mnie to w ogóle jest taka zagadka jakaś, jeszcze nie znalazłem odpowiedzi na Jule, jak Młoder nie załapał się do kadry na Mistrzostwa Świata naszej, na tym mistrzostwa, które były rozgrywane w Polsce. I tutaj na tych dwóch zawodników, i myślę, że no wiadomo, że tutaj mamy też tendencję wszyscy w Polsce, żeby zachwalić i wyolbrzymiać, ale tutaj naprawdę rozmowa w kontekście reprezentacji, oczywiście nie teraz, ale gdzieś za pół roku, za rok, jeżeli oni zachowują to tempo rozwoju, no to będzie jak najbardziej uzasadniona, ja mówię o tych dwóch piłkarzach. Mhm. A jeśli mogę Cię zapytać, nie wiem, czy obserwujesz tak od jakiegoś czasu to, co się dzieje z Filipem Marchwińskim, bo Filip był około roku temu dosyć uznany za taki dość naszą gwiazdeczkę, taką perełkę, która najprawdopodobniej może za jakiś czas naprawdę przynieść sporo pieniędzy Lechowi, i od tamtego czasu były na nim położone dość duże wymagania i taki on stał się takim obiektem trochę dość mocno kamerowanym na bieżąco i niestety to nie poszło w tą stronę, której by wymagali może i kibice, może obserwatorzy, z tym, że no trzeba powiedzieć, że on nadal ma 18 lat dopiero. Jak ty to postrzegasz? Spokojnie? Tak, jeszcze tam nie bije na alarm, ale rzeczywiście, tak jak zwróciłeś uwagę, no znaleźć się chłopak 15-letni na świeczniku i nie każdemu to służy. Natomiast takie pocieszające jest dla mnie to, że jest w dobrych rękach, bo po prostu ja uważam, że otoczenie, jakie teraz stworzono w Lechu, jest no, pewnie obok Legii takie najlepsze dla młodych piłkarzy, bo gdzieś jest trener, który to rozumie, który potrafi wprowadzać młodzież, jest jego asystent Dariusz Skrzypczak, więc tutaj myślę, że są w dobrych rękach i takie mam wrażenie, że chyba mu nie posłużyło to, że coś się zdarza, że rzeczywiście znalazł się szybko tutaj pod ostrzałem pod reporterów, zainteresowania mediów, ale mówię, z drugiej strony mnie to uspokaja, że jednak ten sztab szkoleniowy gdzieś tam tę młodzież dba, potrafi wprowadzać. Ja powiem nawet, że tak mnie zaciekawił Dariusz Żurow i jego kariera, bo jakoś taki dla mnie nie był, nie znaliśmy go do końca, że poświęciłem jakieś 2 czy 3 tygodnie na przeanalizowanie po prostu krok po kroku jego kariery, najpierw piłkarskiej, a później trenerskiej. Jeżeli chodzi o trenersko, no dzwoniłem od klubów tych, z kilkunastoma osobami rozmawiałem po prostu krok po kroku, gdzie on pracował, czy Opole, czy wcześniej Wieluń. Wszędzie powtarzało się tam jedno, że Dariusz Żuraw stawiał na młodzież i potrafił to robić. Nawet jeżeli mogę opowiedzieć taką jedną historię, którą mi z kolei opowiedział Lukas Klemens, miał wtedy chyba 16 czy 17 lat i grał w Odrze Opole. I był taki mecz, ta Odra grała jakiś mecz, po prostu deszcz spadł taki mocno pokropiło i Łukasz Klemens zamiast takie dobrać buty dobre, trzymające się na nawierzchni, czyli te popularne wkręty, to dobrał takie trochę plastikowe miksy, co podejrzał po prostu starszy. Przez co tam się ślizgał na tym meczu i sprokurował taką sytuację, że poślizgnął się i wyszedł rywal sam na sam. No, tej bramki nie strzelił, no, ale wiadomo, że spodziewał się dużej bury od trenera. I następnego dnia rzeczywiście trener wezwał go do siebie. No, spodziewał się tutaj Łukasz takich różnych nieprzyjemnych słów. Natomiast trener Żuraw go wezwał i mówi: Łukasz, słuchaj, jak ty nie masz na buty, to my ci kupimy, klub tobie kupi te buty, tylko powiedz po prostu, nie? Bo nie możesz takich butów dobierać. I tak Łukasz mówi, że był szczerze, bo to chyba 350 zł zarabiał wtedy w Odrze. Buty miał, ale to nawet nie o to chodzi, natomiast chodzi o to podejście Dariusza Żurawa. Ja zapamiętałem tę opowieść właśnie Łukasza, że jednak to podejście do młodych, ta wyrozumiałość, to jednak u tego trenera jest obecna i to nie tylko w Poznaniu, ale już wcześniej. Łukasz, kończąc, ostatnie pytanie. Jak, i to tylko nie o Lecha, a jak ty przewidujesz karierę naszych klubów w europejskich pucharach? Ach, to jest pytanie za 100 punktów, bo jeżeli nasz klub nie Legia, Lech, jakikolwiek klub po prostu musi być w europejskich pucharach w fazie grupowej, dlaczego musi, no po prostu ta polska piłka klubowa, no chyba ja nie wiem, czy ona wytrzyma po prostu kolejne. No nie wiem, czy słuchałeś przed chwilą Mariusza Mowlika, właśnie powiedział, właśnie raz, że mówił, że ta nasza liga jest strasznie niepoważna przez to, że
po prostu nie ma tych drużyn w fazie już grupowej Ligi Europy, no bo rzadko których lig już nie ma tam. Tam bardzo dużo, bardzo wiele lig jest i musi po prostu przyjść ten moment, gdzie my tam musimy być zauważalni na stałe. Zgadza się, my po prostu przestać się wygłupiać, tak powiem, i do tej Ligi Europy, no ja myślę, że nabrałem wysokie progi, do Ligi Europy awansować, ale ja też tutaj apel taki do działaczy, no też żebyśmy, bo to też się zdarzało, nie utrudniajmy pracy trenerom, bo te wyprzedaże, pamiętam, Piast Gliwice w zeszłym sezonie, trochę niepoważne, że Valencia odchodzi w trakcie dwóch meczów, no to też się nie wygłupiajmy i dajmy popracować po prostu tym trenerom, a już skupiając się na Lechu, no to okej, jest, odchodzi Gytkier, pewnie już jak i koniec. I dalej niech ci chłopcy się potrzaskają w Poznaniu i grają, jeżeli chce Lech pokazać się w Europie i jeżeli chce Lech odebrać mistrzostwo Legii, no to jest taki warunek niezbędny, no bo to trenerzy to nie są syzyfowie, żeby oni ciągle coś wtaczali tym kamieniem od początku pod górę, tylko no dajmy im popracować w takich dobrych, normalnych warunkach. Fajnie, fajnie, Łukasz. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego i jesteśmy w kontakcie. Cześć. Ok, jesteśmy już po dwóch rozmowach. Wracając jakby, bo jeszcze piszecie, nie wiem, jesteście czy nie jesteście, bo od jakiegoś czasu cisza na czacie. Słuchajcie, możemy przejść powoli do rzeczy, które były już powiedziane w zasadzie dzisiaj, czyli o tak zwanych potrzebach Lecha i tak zwanej wyprzedaży. Wyprzedaży, o tak. Wyprzedaży dużej na pewno nie będzie. Może najpierw powiem o tak zwanych autach. No to o Krystianie, to wiadomo, że Krystiana już nie będzie, chociaż z tego co wiem, Krystian nie zakomunikował tak sensu stricte nikomu, że odchodzi, no ale no, to nie jest nic nadzwyczajnego, że on po prostu ma tyle ofert, że to jest pewne. Zresztą dzisiaj widzieliście jego zachowanie. No, jest już z tym pogodzony, ale mimo wszystko powiedział bardzo fajnie o Lechu. Nie wiem, czy wszyscy widzieliście mojego tweeta, a jeżeli nie widzieliście, to wam przeczytam, bo jest po prostu miły. Już tylko sobie wejdę. Krystian dla stacji Canal Plus po meczu powiedział: marzyłem o takim pożegnaniu. Bardzo się cieszę, że odchodzę w takim stylu. Ten klub, kibiców i atmosferę zapamiętam do końca kariery. Prawdopodobnie nigdzie nie osiągnąłem tyle, co w Lechu przez ostatnie 3 lata. To były wyjątkowe chwile, będę tęsknił za Lechem. Bardzo fajne słowa, widać, że... Zresztą nie wiem, czy zwróciliście uwagę po golu Krystiana. On chyba nigdy nie całował koszulki z herbem Lecha. Nigdy tego chyba nie robił. Widać było, że strasznie mu zależy na tym, żeby dobrze się pożegnać ze stadionem, z kibicami. On tutaj odżył, to jest mało powiedziane, naprawdę on tutaj stał się jednym z kilkunastu na pewno najbardziej pożądanych napastników w tej chwili z tych lig no, słabszych, czyli jak naszych. No, nie ma co ukrywać. On w tej chwili ma oferty, tutaj ktoś wcześniej, były jakieś głosy, że może Legia go próbować podkupić. No Legia go nie podkupi, bo Legii też na niego nie stać. On dostaje oferty naprawdę niesamowite w tej chwili. Może przebierać sobie w tych ofertach i prawda jest taka, że to, co zrobił dla Lecha, to powinniśmy mu naprawdę przez długie, długie lata mieć w pamięci i być wdzięczni za to, bo był po prostu, oprócz tego, że był bardzo dobrym napastnikiem i przede wszystkim napastnika zawsze rozlicza się z bramek, a i Krystian Gytkier te bramki nam przynosił. Także jakby nie było, oprócz tego, no, to jest Skandynaw, to nigdy nie był człowiek tak wylewny pokroju, nie wiem, chociażby jak w Polsce, nie wiem, jest Tymek Puchacz, to w ogóle zupełnie co innego, nie wiem, na obozie w Belek, jak
byłem razem z nimi, on, Krystian, Miki i Tomasz Rogne, oni się trzymali tam razem i to był taki właśnie trójkąt, gdzie oni ze sobą wręcz w ciszy przebywali, także to zupełnie co innego na przykład niż, nie wiem, w pokoju jak byłem u Tymka Puchacza czy u Kuby Modera, to nie dosyć, że bajzel chyba większy niż u mnie kiedyś w akademiku, to tam po prostu rapsy leciały, FIFA odpalona i tyle. No, no. Jak robiłem wywiad wtedy z Tymkiem Puchaczem, mówi siadaj, zrób sobie miejsce i te. Ja tak siadłem, mówię, ale gdzie ja mam zrobić ten wywiad, jak mam wszędzie jakieś skarpety, coś tam. Także uwierzcie mi, Krystian po prostu taką ma naturę. Ale że jest jajcarz, to też widzieliście czasami, nie wiem, czy to na moich filmikach, czy na moich wywiadach z nim, on też potrafił. Jedną taką, nie tyle co może anegdotę, ale właśnie w Belek z Krystianem obserwowałem nie tylko jego, ale kiedyś po jakimś treningu w restauracji na stołówce w zasadzie hotelowej podszedłem do niego i mówię, Krystian, no dzisiaj ten trening pierwszy, tak widziałem, no nie poszedł, nie byłeś zadowolony, dużo miałeś pretensji do siebie i z tej lewej nogi widzę, trochę ci nie wchodziło. On tak spojrzał na mnie, mówi spokojnie, mówi teraz może nie wchodzić, za tydzień może nie wchodzić, ale przyjdzie czas, gdzie będzie wchodzić, o to możesz być spokojny. No i to jest takie fajne, bo to jest taka świadomość napastnika, że on też zna, nie dosyć, że swoje ciało, to też jakby metody treningowe i myślę, że to jest jakby, dobrze świadczy o tym piłkarzu. Słuchajcie, także Krystiana nie ma, na jego miejsce jest Mikael Iszak. Myślę, że było dużo powiedziane w tym tygodniu o Mikaelu. Czy on rzeczywiście miał tą świadomość, że przychodzi do klubu, który walczy co roku o trofea? Nie wiem, no piłkarz pewnie tego też jakoś wielce nie weryfikuje. No, tak mu powiedzieli, no to zobaczył, że kiedyś tam były trofea jakiś czas temu, że Lech raczej jest w czubie, no i tyle, no dostał dobry pewnie kontrakt. Dobrze to wszystko wygląda, bo nie ma co ukrywać, Lech ma i stadion piękny i otoczkę ma fajną i kibiców, także no kwestia jest tego, czy on ma zadatki, żeby zastąpić Krystiana. Uważam, że ma. Bardzo podobna postura, wzrost w zasadzie bardzo podobny, jest może nawet troszkę lepiej zbudowany i to też nie jest piłkarz pokroju, nie wiem, jakiegoś driblera z tego, co czytałem, z tego, co widziałem. Fajnie, bo ma strzał dobry i prawą, i lewą nogą. Trochę tych liczb też ma dobrych, także no, ja bym uważał, że to nie jest transfer, tak jak się nieraz słyszy, jakiegoś szrotu czy coś takiego. Uważam, że on ma naprawdę zadatki na to, żeby przynajmniej spróbować być blisko, tak jak zaczynał Krystian. Co będzie dalej, zobaczymy. Dobra, odzywa się do mnie Damian Smyk, to będziemy dzwonić do Damiana, bo że już jest dostępny, także już. Halo? Cześć Damian, Hubert. Siemanko, siemanko. Jesteś już na wizji, jesteś już na audio. Nie mogę przeklinać tym razem. No, to jest YouTube, więc możesz, nie? Możesz. Znaczy nie wiem, czemu chciałeś przeklinać już jak mnie słyszysz, ale to może później. Damian, więc zaczniemy od razu z grubej rury. Oglądałeś dzisiaj mecz? Tak, byłem w rodzinie. Byłeś. Domu, zjadłem kolację, chwilę popracowałem i aha, już jestem wolny. No i co tak sobie pomyślałeś o tym meczu? Tak na szybko, może już na koniec meczu, nie tylko o pierwszej połowie. Wiesz co, pomyślałem, że te pierwsze trzy kwadranse to była być może najlepsza połowa jakiegokolwiek klubu w Ekstraklasie w tym sezonie. Tych meczów przez cały sezon nazbierało się cholera, obejrzałem tego mnóstwo i takiej dominacji, takiego popisu, to wydaje mi się, że dawno nie widziałem. No a później przyszła ta dekoracja i z jednej strony ta narracja wokół tego sezonu jest bardzo pozytywna i generalnie jak się patrzyło na to, jak kibice skandowali nazwisko Pedro, typ Krystiana Gyskiera, Dariusza Żurawia, w
wychowanków, to było w pewien sposób budujące, ale myślę, że każdy, kto był na stadionie, to gdzieś już wychodząc z obiektu, gdzieś tam na bramkach, pomyślał sobie, cholera, dlaczego tylko tyle? Dlaczego dzisiaj po meczu nie było przejazdu na Stary Rynek, czy na Plac Mickiewicza, albo Plac Wolności? Dlaczego dla Lecha dzisiaj sezon się kończy, a nie będzie jeszcze tego wyjazdu do Lublina? I mam wrażenie, że to poczucie takiego pozytywnego zwieńczenia sezonu jednak ciągle jest gdzieś zmącone tym, że czuć ten straszny niedosyt. Ja wiem, że ten niedosyt to jest takie hasełko oklepane, że to jest takie słówko wytyk, ale... Ale on bardzo pasuje. Oczywiście, że tak. I właśnie to jest, mam wrażenie, najbardziej wkurzające dzisiaj dla ludzi z Poznania, bo ten sezon można nazwać pozytywnym, ale będę bił po łapach każdego, kto powie, że ten sezon jest sukcesem, bo absolutnie sukcesem nie jest. Nie na możliwości Lecha, nie na to, na co ten zespół było stać, to widzieliśmy. Na pewno nie można powiedzieć, że to był sukces i mam nadzieję, że nikomu w klubie słowo sukces w kontekście sezonu 2019-2020 nie przejdzie przez usta. A tak jak może już nie mówmy o tym meczu dzisiejszym, bo on rzeczywiście, można się też zastanawiać, czy Lech zagrał tak perfekcyjnie. Ja byłbym bliższy tej tezy niż że Jagiellonia zagrała słabo, bo też zagrała nie wiadomo jak dobrze, ale tak jak patrzysz w ogóle na to, co się wydarzyło po tej przerwie związanej z pandemią, tam były jeszcze takie mecze, tam były jeszcze takie momenty, gdzie Lech w zasadzie też miał takie mecze, które mógł jakby na swoją stronę przechylić i tam też trochę brakowało właśnie takiej jakby no pewności tego, że można tych punktów złapać więcej. Jak ty na to patrzysz? Oczywiście, że tak. Mecz ze Śląskiem Wrocław, mecz z Pogonią Szczecin, mecz z Legią, ten u siebie w rundzie zasadniczej. Wiesz, dzisiaj rozmawiałem, nie pamiętam, czy z Mateuszem Kuźniewskim, czy z Dawidem Dobraszem i to już było po ostatnim gwizdku i padło takie hasło, że no dobra, tylko 3 punkty straty do Legii. No nie. Po latach popatrzy na to, ale mówię, panowie, no po pierwsze, Legia już od tygodnia jest na urlopie. Tak. To trzeba brać pod uwagę. Ale druga ważna kwestia moim zdaniem to to, że Lech właściwie od tej porażki z Legią u siebie grał bez presji, bo wiadomo było, że to mistrzostwo już jest właściwie nierealne i Lech, dobrze wiemy, że tej presji nie ma, radzi sobie zdecydowanie lepiej i to jest taka przytarłość tej drużyny od paru dobrych lat, mimo że zawodnicy się zmieniają się trenerze, to gdy nie ma presji, to jest dużo łatwiej, dużo szybciej Lech dochodzi do sytuacji strzeleckich, te spotkania nie są takie nerwowe. A widzieliśmy, gdy na przykład przyszła presja w starciu z Lechią Gdańsk, to już ten mecz... No właśnie chciałem o tym nawiązać, nie? Że tragiczna presja przyszła i... Znaczy, Damian, tak w ogóle, bo niektórzy mówią, w zasadzie większość mówi, szczególnie tych bardziej doświadczonych dziennikarzy i też dłużej kibicujących fanów, że no trzeba zapomnieć o tym Pucharze Polskim, że to się odstało, to się nie odstanie, ale uwierz mi szczerze, mi jest do tej pory bardzo ciężko o tym zapomnieć. Tak, ja jeden dzień rozmawiałem z jednym z zawodników Lecha, tak prywatnie, i on powiedział, że po tym meczu z kilku zawodników wrócili do mieszkania i siedzieli do nocy, do trzeciej w nocy i stali dopiero gdzieś koło 12. Nie to, że zapijali smutki w morzu wódki, tylko po prostu byli, nie dowierzali w to, co się wydarzyło na boisku. I ten zespół też strasznie to przeżył. Ten mecz na pewno będzie siedział w głowach, zwłaszcza, że będzie siedział w głowach z tego względu, że pamiętasz, jak było latem. Ta czystka nie tylko miała zmienić jakość tej drużyny, taką całościową jakość, ale miała też odsiać tych zawodników, którzy grali z napisem na czole... Przegryw. Co przegraliśmy? Tak. Cała lista, gdy oni wychodzili na boisko, to od razu na ich oczach wyświetliła się lista meczów, które przegrali. Ten nowy zespół nie miał piętna tych porażek. Nie miał takiego swojej arki w Pucharze Polski, nie miał swojego Utrechtu. Miał czyste DNA, czystą kartkę. Tak. I ta porażka z Lechią jest taką, tak,
wiadomo, to była inna drużyna, to nie była porażka, nie wiem, ze Stalową Wolą czy z Żalgirisem, ale to też jest taka porażka, która będzie wyciągana tam za 4 lata. Będzie, ale oczywiście. Oczywiście, że tak. I mam wrażenie, że to mocno uderzyło w ten zespół, bo on był do tej pory taki nieskazitelny, taki dziewiczy wręcz z tej porażki. Damian, przejdźmy może do rzeczy, które w zasadzie kibiców najbardziej interesują i są jakby źródłem w ogóle wszystkich teraz jakby dyskusji. Wiadomo, że Krystiana nie będzie i Kamila być może nie będzie. Czy ty uważasz, że to będzie wszystko, co się wydarzy, jeśli chodzi o auty? No na ten moment tak, natomiast doskonale wiemy, że tak naprawdę okienko transferowe dopiero na poważnie się otwiera. Na ten moment odejście Krystiana jest przesądzone i Kamilem też już bym się powoli żegnał, bo te propozycje są, jego menedżerowie dość intensywnie pracują nad tym. Sam Kamil jest absolutnie zdecydowany na to, żeby odejść. To jest trochę case Roberta Gumnego, który już właśnie był w samolocie do Niemiec, już tam był na miejscu, no to z Kamilem jest tak naprawdę tak samo. On już jest pogodzony z odejściem i trochę dziwię się, że aż tak mało wylewnie się dzisiaj żegnał. Wiadomo, to nie jest jeszcze przyklepane, ale jakbym miał dzisiaj stawiać pieniądze, to postawiłbym duże pieniądze, że Kamila nie będzie. Co poza tym, no Lech chce uniknąć sytuacji, w której odszedłby jeszcze jeden ważny gracz pierwszego zespołu. Czyli jeżeli sprzedawać, to Lech będzie chciał prędzej sprzedać Marchwińskiego niż Modera, dajmy na to. Natomiast na ten moment, no te tematy, które... No Filip nie odejdzie w tym roku, nie? Tak, wydaje mi się, że nie, aczkolwiek... Jeżeli pojawi się jakaś bardzo dobra oferta, to Lech bardzo przychylnie też na nią spojrzy. Ale to ta bardzo dobra oferta musi się pojawić. Co ty Damian, sądzisz o tym, o bramkarzu? W przypadku teraz naszego Mikiego, który no, nie zapowiada się, że wróci szybciej niż 3 miesiące. Znaczy ja nie do końca w ogóle rozumiem to, żeby Lech miał jeszcze jednego bramkarza ściągać, bo de facto ruch z Filipem Bednarkiem był taki, że przychodzi zawodnik, który być może wygra sobie rywalizację. Tak, do walki, bezpośredniej walki z Mikim. Więc na ten moment ja nie do końca rozumiem głosy, że miałby przyjść jeszcze jeden bramkarz, bo przecież to trochę by się wykluczało z transferem Bednarka, bo tak naprawdę jesienią już by tych bramkarzy było 3 do rywalizacji, więc Bednarek po prostu dostaje dzisiaj od losu taki handicap w postaci kontuzji Mikiego van der Harta. On jesienią będzie jedynką, wiele na to wskazuje. No za miesiąc będzie jedynką. No de facto tak, zaraz już sparingi ruszają, dzisiaj też się śmialiśmy z chłopakami na prasówce, że no w sumie nie do widzenia, a do zobaczenia, bo zaraz będziemy to znowu widzieć. Tak. Ale ja nie do końca rozumiem w ogóle tej dyskusji. Po prostu dzisiaj Bednarek zyskuje taki duży handicap i tyle. No dobra, no ale kto w takim razie... No dobra, no ale kto będzie tą dwójką na tą chwilę? No bo Karola, z tego co wiemy, to nie będzie, prawda? No to albo Miłosz Mleczko na początku sezonu, albo Krzysztof Bąkowski. Tak Lech to widzisz. Tak, no Lech postawił na taki model, gdzie ma być tych dwóch bramkarzy równorzędnych i ten, który wygra rywalizację, ten będzie bronił. No a tymczasowo będzie tym bramkarzem Bednarek i myślę, że tutaj Lech nagle nie ruszy po trzeciego bramkarza, zresztą Lech nigdy tego nie robił. Nie przypominam sobie sytuacji, żeby było 3 takich mniej więcej równorzędnych golkiperów do bronienia, więc wydaje mi się, że my tak od jakiegoś czasu w ogóle lubimy, znaczy my jako klub, w sensie tak chciałem powiedzieć, że Lech lubi tak trochę balansować na takiej linii, jak idzie lino skoczek. Albo się mu uda, albo nie uda. I Lechowi to tak w większości przypadków, tak jak było i z Robertem Gumnym, tak jak teraz jest właśnie z Mikim van der Hartem, że no tak patrzymy na to, że a może się nic nie wydarzy nikomu, a może nic ten. No i do tej pory tak było, no ale w tej chwili właśnie Miki wypadł i jest trochę problem. A powiedz, czy... Jeszcze ci przychodzi do głowy jakaś pozycja, która na pewno powinna być obsadzona? No, pozycja defensywnego pomocnika. To znaczy, przypuszczam, że model Lecha na przyszły sezon będzie zakładał mimo wszystko granie na 2 ósemki. Czyli wracamy do wariantu, właśnie obstajemy przy tym wariancie, który widzieliśmy w rundzie finałowej. Właśnie w
całej w tym czasie po restarcie rozgrywek i liczę na to, że Lech będzie szedł w tym kierunku, bo ja też jestem zwolennikiem takiego hasła, że jednak gra z klasyczną szóstką to jest przyżytek, więc ale mimo wszystko przypuszczam, że Lech będzie szukał i nie uznę, że Karlo Muchar to jest wystarczające zabezpieczenie i do tego pozycja stopera. Moim zdaniem to będzie kluczowa pozycja do obsadzenia, bo na ten moment Lech ma trzech ludzi do grania na tej pozycji, plus Tomek Dajewski, który zaprezentował się w tych meczach, gdy grał całkiem przyzwoicie, natomiast no to też nie jest takie realne. Ale ty mówisz... Doskonale wiemy, jak wygląda kwestia zdrowotna Tomasa Rogna. No właśnie, bo ty mówisz trzech środkowych obrońców. Masz na myśli Lubo Szatkę, masz na myśli Diordię, no i ten trzeci to chciałeś powiedzieć Tomas, tak? No tak, tylko no to jest taki, wiesz, no Tomas stanie trochę dłużej przy lodówce i może być przeziębiony, już w weekend nie gra i doskonale zdajemy sobie sprawę, jak to wygląda. Oczywiście Cernomarkowicz rozwijał się przez te wszystkie miesiące i w końcu to już był takim bardzo rzetelnym stoperem. Lubo Szatka dla mnie to jest top 2 stoperów na ten moment ekstraklasy. Widzę. Ale no to jest za mało. Zresztą ja w ogóle jestem zdania, że Lech powinien mieć 13-14 takich bardzo jakościowych piłkarzy i mam wrażenie, że ta strata do Legii w głównej mierze wynikała z tego, że do grania takich realnych piłkarzy, na których stać na walkę o mistrzostwo, było właśnie 10-11 i ich było za mało. I nie oczekuję od Lecha tylko tego, że uzupełni straty, ale że realnie się wzmocni tego lata, żeby ta kadra była ciut szersza, żeby ta kołdra nie była... Nie tylko trzeba w tej kołdrze załatać dziurę, ale też ją trochę wydłużyć, przeżyć w dół, żeby te nogi nie wystawały. Damian, kończąc, to może to, co kibiców może interesuje jeszcze bardziej. Jakie nazwiska wokół Lecha się pojawiają, o których można mówić jakby bez żadnego skrępowania, że to nie jest jakby aż tak wielka tajemnica? No, nie jest tajemnicą, że Damian Bohar jest w kręgu zainteresowań Lecha, tym, że od paru tygodni, co mnie trochę bawi, krąży ta kwota 1 000 000 euro. Z tym, że z tego, co do mnie dotarło, to hasło o 1 000 000 euro jest taką bajeczką kolportowaną przez Zagłębie Lubin. Zresztą prezes Jankowski zrobił sobie taki tur po mediach i w paru miejscach opowiedział o tym, że to jest 1 000 000 euro, że tyle chcemy za Damiana, że jeżeli strzeli coś jeszcze w końcówce, to ta kwota może być... Wzrosnąć, tak, tak, tak. Tak, ale z tego, co słyszałem, to Zagłębie w takim porozumieniu z Boharem i z jego agentem Zibicą Wardoliakiem, że jeżeli przyjdzie oferta za 500 000 euro i dokładnie Damian tak. będzie niezadowolony, to Zagłębie nie będzie robiło wielkiego problemu. Bohar, z tego co słyszę, to jest mocno zdeterminowany do tego, żeby, na to, żeby wrócić do kadry, więc te kierunki arabskie nie są dla niego dzisiaj aż tak interesujące. Więc jeżeli Legia lub Lech złoży taką ofertę na 500 000 euro, spełni oczekiwania piłkarza, które też nie są niskie, to... Ja bym go brał w ciemno. Rozmawiałem też z paroma agentami, którzy gdzieś tam na rynku się obracają i oni mówią nawet nie o swoim piłkarzu, że 500 000 euro za piłkarza sprawdzonego w ostatnich latach na poziomie tej klasy, który jest zdeterminowany, który jest profesjonalistą, to jest promocja. I oni mówią to wprost. Tak, bo przede wszystkim jest to piłkarz zweryfikowany, bo wiemy dobrze, jak były ostatnie transfery, że płaciło się 300-400 tysięcy euro. Nie powiem za kogo i co później się działo. Także jeżeli ktoś miałby zapłacić 500-550 tysięcy euro za Bohara, to naprawdę jest to do przełknięcia i w przypadku odejścia Kamila Jóźwiaka to myślę, że to nie byłby głupi pomysł. Pytanie, jak Damian by się jakby tutaj odnalazł w tym stylu gry, który ma Lech, no bo to też jest trochę... To jest taka zagadka, ale dobra, mamy tu skrzydłowego, a jeśli chodzi o może nie tyle co szóstkę, ale o środkowych obrońców, jakieś nazwiska ci przeszły gdzieś tam przez myśl? No, znakomitym stoperem jest na warunki tej ligi Jakub Czerwiński, natomiast no, nie jest dzisiaj w stanie aż tak mocno się osłabić, bo dobrze wiemy, że odejdzie Hejti, odejdzie Felix, odejdzie Korun,
nad Paryżkiem stoi znak zapytania. Jeżeli do tego dołożyć by jeszcze Czerwińskiego, no to Piast właściwie rzucałby Waldemarowi Fornalikowi takie kłody, że to nie wiem, czy nawet Fornalik byłby w stanie z tego wyjść, mimo że latem, zeszłego lata no, świetnie się obronił. Ale szczerze powiedziawszy, ja nie widzę takiego stopera w Ekstraklasie, który na dzisiaj byłby w zasięgu finansowym Lecha, który chciałby zostać jeszcze w Polsce, a który realnie byłby tym drugim, trzecim stoperem kolejorza. Oczywiście bardzo podoba mi się Przemysław Wiśniewski z Górnika Zabrze, ale już teraz słyszę, że to jest chłopak na 1,5 miliona euro i Górnik niżej nie zejdzie. Przemek też chce robić taki kolejny krok w swojej karierze, więc ten temat na pewno trzeba odpuścić, ale poza tym ciężko. Ciekawym zawodnikiem jest Błażej Augustyn, ale on już jest wiekowy, on wybrał już Jagiellonię. Tak. Więc tutaj w ogóle nie ma rozmowy, ale poza tym ciężko. Tomasz Petraszek to też jest zawodnik powyżej 1 milion euro i który raczej będzie chciał z Polski wyjechać w tym okienku transferowym. Benedikt Cech miał niezły początek w Pogoni, później zjechał, podobnie jak Triantafylopoulos. Więc ciężko. Wojskiem Golom Lech trochę przespał temat, gdy on trafiał ze Śląska Wrocław. Nie widzę. Chociaż wiesz, co mam nazwisko? Kowacewicz z Korony. To jest piłkarz jakościowy. Natomiast przypuszczam, że on też mimo wszystko będzie chciał wyjechać z Polski, ale na miejscu Lecha, jeżeli byłyby pieniądze, jeżeli byłaby taka szansa, to ruszyłbym po Adnana Kowacewicza z Korony Kielce, którym kończy się kontrakt w Kielce, który już odszedł. To na warunki Ekstraklasy też jest bardzo dobry stoper, który sprawdził się w ostatnich latach, który też był kapitanem w Koronie, więc raczej presję dźwiga. Damian, ostatnie pytanie. Jakie masz przeczucie odnośnie wstępnych faz pucharów? Numery totolotka na 2 tygodnie też byś chciał? Wiesz dobrze, że tu są tylko jedne mecze i tak naprawdę bardzo wiele zależy od losowania, prawda? Jeżeli chodzi o losowanie, no to ono będzie też tak wyglądało, że właśnie tak jak powiedziałeś, ten pierwszy wylosowany zespół grał u siebie, a dobrze wiemy, że Lech, jeśli chodzi o losowania ostatnio, to akurat miał szczęście, bo przypominam drabinkę tegoroczną Pucharu Polski, tak. Lech wyciągał, no, albo zespoły z niższych lig, albo Lechie Gdańsk u siebie, więc może te kulki znowu będą szczęśliwe dla Lecha, ale ja szanse Lecha na grę w europejskich pucharach i tak dalej ocenię dopiero wtedy, gdy ta kadra faktycznie będzie gotowa, gdy będziemy wiedzieli, kto za Jóźwiarka, gdy będziemy wiedzieli, kto poza Jóźwiarkiem jest kierem i jak wygląda Iszak, bo to też na pewno będzie zagadka, mimo że te sygnały są pozytywne, natomiast no to jest wróżenie z kusów, tak. Wydaje mi się, ale sam jestem ciekaw tej weryfikacji tego ofensywnego stylu gry Lecha, bo wydaje mi się, że to może być duży handicap dla kolejorza w tym sezonie, bo jednak w ostatnich latach, gdy Lech przegrywał te europejskie puchary, to mimo wszystko wyznawał taki futbol reakcyjny, a tutaj jest futbol taki proaktywny i wydaje mi się, że to może być duży atut Lecha w pucharach. Damian, bardzo dziękuję za tak późny telefon. Dziękuję za rozmowę. No i co? W kontakcie i wszystkiego dobrego. Dzięki, do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć. Okej, słuchajcie, trochę już jesteśmy na linii. Czy ktoś może z Was chciałby zadzwonić, albo ja już nie będę się cofał do tego, co pisaliście wcześniej. Słuchajcie, na bieżąco możecie pytać teraz, o co chcecie. Czy odpowiem na Wasze pytanie konkretnie, to zależy, jakie będzie pytanie, ale jest ten moment teraz, gdzie już możecie pytać, co byście chcieli wiedzieć. Halo, czy ktoś coś napisze, czy nie? Dobra, nikt nic nie pisze. Co tutaj piszecie? Waldemar ogarnie. Tak,
No to kurtyna i przyzwyczajmy się do roli ligowego średniaka. No nie, hola, hola, bez przesady. Tak źle aż nie będzie. Ja powiem tak. Z tego co wiem, to co z klub się Pawką i Skrzypą? Okej, okay, przychodzą już pytanie. No co, no, Tymek wraca najprawdopodobniej do nas. Przyjdzie na treningi, trener go oceni, co dalej, bo to, że go nie ma w ogóle w kadrze Piasta, to w ogóle dla mnie duży znak zapytania. Pawka, czyli Paweł Tomczyk pewnie. No Paweł dzisiaj, sami widzieliście, Paweł dzisiaj pojechał z rezerwami do Bytowa, strzelił bramkę na wagę remisu, ale no w hierarchii Timur, Filip Szymczak i Pawka. No, tutaj jest trochę zmiennych. Ja jestem troszkę zaniepokojony tym, że Paweł po prostu tak z formą spadł, bo to musicie też wziąć pod uwagę, że to tam nie ma, znaczy drugie dno, no, można mówić o pewnym drugim dnie, ale to chyba każdy się domyśla, jakie to jest drugie dno i być może tak, być może nie, no, tak to wygląda. Jeśli chodzi o jego formę, to trener Żuraw na pewno by nie wychowanka jakby kolejnego młodzieżowca, na pewno by nie kierował w kierunku rezerw, jeżeli on byłby rzeczywiście lepszy. Ja może dobrze, klub się Pawką i Skrzypą, czyli Mateusz Skrzypczak. No Mateusz Skrzypczak na tą chwilę jeszcze, żeby być jakby głównym konkurentem chociażby do pozycji numer 6 na pierwszy zespół, to jeszcze nie. Jeszcze niech on pogra w tych rezerwach i tyle, być może na jakieś wypożyczenie, gdy będzie chciał, bo akurat ta droga wypożyczeń bardzo dobrze się przyjmuje, jeżeli chodzi o Lecha, także na razie pierwsza kadra nie. Z odejściem ilu zawodników pogodzony jest trener Żuraw? No z dwóch, no tak jak było powiedziane, no. Krystian i Kamil, zresztą trener dzisiaj też powiedział, że żadnej oferty na Kamila obecnie nie ma, jakoś nie wiadomo jakiej, ale umówmy się, że te oferty w ciągu najbliższego tygodnia, dwóch mogą być i trzeba będzie się pogodzić. Bednarek jest na podobnym poziomie co Miki van der Haar, twoim zdaniem? Nie wiem, no nikt go nie widział jeszcze w treningu. Treningi są zamknięte. Nie można go podejrzeć. Ja go jakoś tam oglądałem. Powiem szczerze, mam czutkę taką, że to może być nawet niezły transfer. No bo Filip ma wszystko. Filip ma warunki, Filip ma pewność siebie, Filip ma jakieś doświadczenie. I widać, że z głową też jest chyba okej, także ma dobre jakby na pewno początki, żeby stać się bramkarzem numer jeden. Czy tak będzie, zobaczymy. Z odejściem, dobra, Bednarek, jakie jest twoje zdanie na temat gwizdów przy pobieraniu medali przy niektórych piłkarzach? No, moje zdanie jest takie, że akurat w tym momencie powinni sobie kibice pewne rzeczy darować, obojętnie co się myśli o danym piłkarzu, takich rzeczy nie powinno być. Tak samo jak dzisiaj troszeczkę się zdziwiłem, jak był wywiad w Lech TV i powiedziano Mikaelowi Iszakowi, że jego symbol, który pokazuje tak zwaną L-kę palcami, jest niemile widziany w Poznaniu, szczególnie w Lechu, bo wiadomo, co oznacza. No ale Mikael jakby powiedział, że on to robił do tej pory, bo pokazywał pierwszą literę swojego syna, Leona, więc no słuchajcie, no nie dajmy się zwariować, no ja też mam syna i jeżeli bym do tej pory robił tak, to pewnie w Polsce też bym to robił, no taka jest prawda, to że kibice uważają, że to jest niedopuszczalne w Poznaniu, no sorry, no ale no nie dajmy się zwariować, także słuchajcie, co odnośnie Timura? No, Timura nie będzie, no, taka jest prawda. No, 700 tysięcy euro za odstępne, jeśli chodzi o
z CSKA, które Lech musiałby zapłacić. Jest to, na tą chwilę jest to kwota absurdalna, znaczy absurdalna, jest to kwota nie do zaakceptowania, jeśli chodzi o Lecha. Z tego co wiem, to Lech, jeżeli miałby płacić, to chyba nie wiem. Nawet nie wiem, czy jest taka kwota, którą chciałby zapłacić Lech. I tyle. No. Także z odejściem Timura jakby uważam, że trzeba się pogodzić. Tutaj jeszcze spojrzę wyżej, bo były jakieś pytania. Dobra, to Timur, ciekawe jak z Timurem, no to już odpowiedziałem, że raczej go nie będzie. Czy Tiba kapitanem w następnym sezonie, to nie jest sprawa oczywista dla ciebie? No nie jest sprawa oczywista dla mnie, dlatego że Pedro, jakby tutaj oni sami uczestniczą w wyborze tego kapitana i to nie jest też tak, że Pedro na boisku oczywiście można widzieć, że on się zachowuje jak kapitan, ale on może tego nie czuć. On może tego nie czuć kompletnie, także myślę, że kwestia kapitana powinniśmy zostawić jak najbardziej w gronie zawodników. Oni przebywają ze sobą i jakby ustalają pewne rzeczy, więc no, to, że nam się coś wydaje, to niekoniecznie może tak być. Tak samo jak oglądałem dzisiaj Food Truck, byli gośćmi Puszka i Modziu i było takie pytanie o Pawła Tomczyka właśnie, że Paweł Tomczyk ma taką fizjonomię takiego właśnie trochę zabijaki i czy on też w akademiku, tej Akademii Lecha we Wronkach też był taki właśnie trudny, jeśli chodzi ten. No i właśnie Tymek Puchacz powiedział, że no broń Boże, no Pawka właśnie jest dorany przyłóż, także tu też można się czasami zdziwić, to, że ktoś wygląda albo może prowadzi styl gry tak, nie inaczej, jak kapitan, ale być może zawodnicy tego nie czują. Dobrze, co tutaj macie jeszcze? Tiba, Pawce psycha siadła, bo wiecznie odstawiony. No, coś w tym może być. Na pewno nie dostał Paweł Tomczyk tyle szans, ile dostał Timur Jamaledinów. To jest pewne. Pawka, dobra, tygodniu. Czy w nadchodzącym tygodniu będą transfery do klubu? Z tego co wiem, to się chyba nie zapowiada, aczkolwiek powiem wam szczerze, że ten tydzień może być, przynajmniej jeśli chodzi o jedno nazwisko, może być taki dość mocno obiecujący i tutaj może być bardzo blisko. Jeżeli w tym tygodniu pewne rzeczy się zadzieją, które myślę, że się zadzieją, to będzie już bardzo blisko. I mówię tutaj o kimś nie będę mówił pozycji, ale może powiem tak. Chodzi o naszego jakiegoś ligowca. Dobra. Jedziemy dalej. Czy coś jest na rzeczy z Bartkiem Salamonem? Czy to mit? Może na rzeczy coś jest. Pytanie, czy Bartek by chciał? No bo to też jest ważne pytanie, prawda? Z tego co wiem, Bartek ma bardzo wysoki kontrakt w zespole. Oczywiście no teraz chyba spada z drużyną i byłby w stanie pewnie na pewne ustępstwa, ale no i też dużo nie grał. To też trzeba sobie jasno powiedzieć. Czy Lech takiego zawodnika potrzebuje z tak wysokim kontraktem? Nie wiem. Jest to na pewno ciekawa opcja, ale nie wiem, czy to jakby zainteresowanie też ze strony agenta Bartka jest na tyle duże, żeby Lech się tym zainteresował. Dobra. Filip ma nazwisko. Nie wiem, do czego to jest. Cześć, według ciebie, kto powinien przyjść do kolejorza z Ekstraklasy, oprócz Bohara? No nie będę mówił, bo pewne rzeczy wiem i nie chciałbym jeszcze pewnych tematów spalić. To było mega słabe, skoro to imię jego dziecka, to niech pokazuje i oby wiele cieszynek było. No, zgadzam się z tym i takie mam też podobne zdanie. Dobra. Co tu jeszcze jest po meczu? To było, no bo przecież Legion będą z nas, jak ten... Przecież legioniści będą z nas łachać rzeć, jak ten będzie z Elką po boisku biega. No i co z tego? Marek Zieliński. Ma z tym problem, że będą łachać rzeć? Ja nie. Jak będzie strzelał tyle bramek, to
mam na to wywalone. Zresztą nie wiem, czy masz syna, czy nie, ale jak będziesz miał, to pewnie zrozumiesz. Michał Mudryk, Derby County, podobno złożył ofertę za Wiświaka 2 miliony, w mediach tak pisali, za mało. No tak, rzeczywiście za mało, to mogę powiedzieć. Nie wiem, czy złożyli ofertę, ale Kamil za dwójkę na pewno nie pójdzie. Po meczu w Puerto Letniowski drastycznie spadły notowania. Co dalej z Julasem? Wypożyczenie, odejście, rezerwy? Myślę, że nie. Myślę, że wypożyczenie... Nie wiem, czy tak naprawdę jest planowane wypożyczenie. Rezerwy? Myślę, że nie, bo Julek naprawdę rozgrywając mecze w drugiej lidze, czasami miałem wrażenie, że on się bawi tą grą, także on jest dużo za dobry na drugą ligę, czy dużo za słaby na pierwszą drużynę. W tej chwili ma bardzo trudne zadanie, dlatego że jeszcze patrząc na to, że Amaral ma dojść, a Julek jest, no jakby powiedzieć, dziesiątką bardziej niż ósemką, więc no bardzo ciężko będzie mu tutaj się przebić do składu, mając jakby tutaj Daniego Ramireza. Także no, ja wierzę w tego chłopaka mocno i nie wiem, a może wypożyczenie. O Julasie naprawdę mało wiem, jakie są plany. Czy coś się szykuje w przyszłym tygodniu, czy będą jakieś ciekawe, to już mówiłem. Co z Amaralem? No Amaral wróci, bo jeszcze chyba grają tam. Amaral wróci i tyle. No. Mam nadzieję, że sobie wyjaśnią pewne rzeczy z trenerem, bo ja uważam przynajmniej, że Amaral zachował się bardzo, mówiąc kolokwialnie, źle z naszym klubem i tyle. No, będzie musiał sobie wyjaśnić pewne tematy, że odstawił całą tą szopkę ze sprawami rodzinnymi, które też mogły być zrozumiałe jak najbardziej, tylko że po co na litość boską później udzielał wywiadu, w którym to podważył. Dobra, dla mnie słabe zachowanie klubu, że pozwolili odebrać Tomczykowi medal. Dwie bramki, wysłano wychowanko, który był kreowany na Wyjazdowicza z Kopernika, w nagrodę wysłano go na Betowa kosztem Timura. Słuchajcie, to są już jakby sprawy, które się dzieją w klubie. Ja naprawdę jestem ostatnim, który by powiedział, że Paweł Tomczyk nie gra z jakichś innych powodów. Po prostu Paweł Tomczyk na tą chwilę jest słabszym napastnikiem od Timura, no, co jest już dla mnie trochę bolesne. Czy myślisz, że Tomasz Rogna z powodu wszystkich jego urazów powinien pożegnać się z Lechem lub pełnić co najwyżej funkcję rezerwowego, dość ciężko by z jego problemem był być filarem defensywy? Przede wszystkim Tomasz ma dość niezły kontrakt i Tomasz ma jeszcze ponad rok chyba kontraktu z Lechem, więc prawdę mówiąc chyba Lecha nie będzie stać na to, żeby Tomasz Rogna mógł nie grać i jeszcze mu płacić. Także a w związku z tym, że Tomasz na tą chwilę, nie wiem, czy w końcu podano jakiś, zdiagnozowano mu jakiś problem, czy nie, bo ja na tą chwilę nie wiem naprawdę, co mu dolega. Klub też nie podaje żadnych informacji. Wysłałem takie zapytanie, to nie było jakby odpowiedzi. Nie wiem, czy... No nie wiem, nie mam pojęcia, co się dzieje z Tomasem. I ja, szczerze mówiąc, nie brałbym Tomasa jakoś mocno pod uwagę, jeśli chodzi o kolejny sezon. Jeśli chodzi o sprzedaż, no to no, nie wiem, czy będzie ktokolwiek, kto będzie chciał go kupić za jakieś pieniądze, no bo to w tej chwili jest kontuzjowany piłkarz. No, rozstać się z klubem, no to musiałoby dojść do jakiegoś obopólnego porozumienia, ale to już są trudne rozmowy. Na tą chwilę Tomasz jest niedysponowany i tyle. No zobaczymy, co będzie za dwa tygodnie, jak zawodnicy wrócą z urlopów. Dobrze, co tu mamy dalej? Czy Amaral dostanie medal? Nie wiem, czy dostanie, powiem szczerze. Raczej nie. Co tu jeszcze jest? Co tu jeszcze piszecie? Będzie jeszcze jeden napastnik. No trener tak, powiedział, że będzie jakiś napastnik. Na pewno nie pokroju Mikela i Szaka, ale no jakiś napastnik będzie. Także nie wiem. Naprawdę nie o nazwiskach napastników akurat nie słyszałem. Co z pogłoskami o Marko Wejnowiciu, jego transferze do Lecha? No to jak mogę potwierdzić, są takie pogłoski, ale jak będzie, zobaczymy. Czy będzie jakieś zgrupowanie zagraniczne przed szybkim nadejściem nowego sezonu? Na pewno będzie zgrupowanie, ale wątpię, żeby było za granicą. Chociaż kto wie, zobaczymy. Trener powiedział, że będzie tydzień
przygotowanie u jakby na boiskach Lecha i tydzień jakiegoś zgrupowania. Czy za granicą? Nie wiem, w tych czasach chyba wątpię. Dobra, greckie media pisały o środkowym obrońcy Zarysu Lincei-Rosem. No, szczerze nie słyszałem o tym nazwisku. Marek Zieliński, córkę mam. No, dobra, właśnie dlatego. Szybkie pytanie, jakie są według Pana szanse Lecha w europejskich pucharach? Tutaj mogę się podłączyć do tego, co mówił Damian, że żeby móc mówić o jakichkolwiek prognozach, to trzeba by poczekać na ostateczną kadrę Lecha, jaka będzie w sierpniu. Ja też bym może niekoniecznie bym był taki pewny, że Kamila nie będzie w ciągu tygodnia czy dwóch, bo na przykład może być, okienko jest naprawdę długie w tym sezonie i może się na przykład zdarzyć, życzyłbym sobie tego, żeby tak się zdarzyło, że na przykład Kamil zostanie na jakieś tam rundy pucharów. Może się też tak zdarzyć, a każda runda pucharów, która by była zaliczona przez Lecha, też jakby też wpływała na jego wartość. Także nie wiadomo, jak to będzie, bo tak jak już mówiłem, no, Kamil nie odejdzie za 2 miliony. No, to absolutnie, nie, moim zdaniem, niemożliwe. O tak, co tutaj jeszcze jest? Szybkie pytanie, dawać powę Arboledy. Czy jesteś na rzeczy z kapitanem rezerw Dortmundu? Raczej bzdura. Czy prezentacja nowych koszulek meczowych odbędzie się przed nowym sezonem? To już pytanie raczej nie do mnie, tylko do, wydaje mi się, że do Macieja Henschela. I on będzie wiedział, ja nic na ten temat nie wiem. Rogne ma katar, było pięknie, prawda? Ile w takim razie liczą za Jóźwiaka? Nie ma czegoś takiego. Też wiem, że nie ma jakiejś minimalnej ceny za Kamila Jóźwiaka. Wszystko zależy od tego, jaka będzie oferta. No, no, na pewno Kamil musi wziąć pod uwagę, że jakby te przyszłoroczne Mistrzostwa Europy, on bardzo liczy na to, żeby znaleźć się w kadrze Polski, więc to też musi być jakaś liga, w której będzie grał. Także musicie też wziąć to pod uwagę, że Kamil też nie pójdzie gdzieś, nie wiem, drugiej ligi tureckiej, pierwszej ligi tureckiej, gdzieś tam będzie pozbawiony jakiegoś okna na świat, pomimo tego, że mogą zapłacić większe pieniądze. Nie, tu muszą być spełnione jakby trzy warunki. Przede wszystkim klub Lech musi być zadowolony z tego, Kamil musi być zadowolony, no i przede wszystkim ta jakaś tam przyszłość jego też musi być zagwarantowana, jeśli chodzi o kadrę Polski, możliwość pokazania się. Także uważam, że dla mnie na tą chwilę, nie wiem, opcja Kamila to jest minimum 3,5 miliona euro. To jest moim zdaniem minimum taki, które za ile on powinien być sprzedany. Był moment, gdzie był warty trochę więcej, no ale ja uważam, że i tak to są. To by były dobre pieniądze, jeśli chodzi o to, gdzie jest nasza liga, ale niezbyt dobre ogólnie, bo za te 3,5 miliona, no to tak naprawdę też jakby szału nie będzie. Dobra, wiesz może, kiedy będą karnety na nowy sezon? Nie, to pewnie już Maciej Henschel. Jakbyś widział Gumnego w kolejnym sezonie, nie jest raczej w stanie wygrać rywalizacji na prawej obronie z Czerwińskim, chyba że próbowalibyśmy Alana na skrzydle, ale to w sumie byłoby robienie na siłę wtedy. Wcale nie, Alan też sprawdzał się kilka razy na skrzydle i niewykluczone, że może tak być. Poza tym weźcie pod uwagę jedno, że Robert Gumny w tym czasie, kiedy w zasadzie grał, to on nie miał nigdy konkurencji. Robert kiedyś nawet ostatnio chyba sam o tym wspomniał, że on przez te ostatnie miesiące, które był w Lechu, to on nigdy nie miał konkurencji na prawej obronie. Także jestem bardzo ciekawy, jak Robert zareaguje, jak Alan zareaguje i myślę, że to może być tylko z pożytkiem dla tych dwóch piłkarzy, dla klubu. Lepiej mieć jednak kłopoty bogactwa niż nie domagać z jakąś pozycją. Macie tutaj przykład Tymka Puchacza, który był w większości sezonu jednak skrzydłowym, a okazało się, że bardzo dobrze sobie radzi na lewej obronie i to był strzał w dziesiątkę. Także myślę, że tak może być. Karnety, Gumny, oferty za Gumnego, czy klub odda chętnie go za 3 miliony, będzie chciał odbudować i sprzedać drożej. Czy są oferty za Gumnego? Robert Gumny na pewno jest obserwowany. Mnóstwo skautów obserwuje Roberta, ale nie tylko Roberta.
oferty. Z tego, co wiem, na tą chwilę ofert nie ma satysfakcjonujących klubu. Być może pojawią się, ale pamiętajcie, że Robert jest jakby już trzecim zawodnikiem, który ewentualnie miałby odejść, a tego raczej Lech nie chciałby. Gdyby się pojawiła oferta, kto wie. Dobrze. Realnie pewnie za Józia 4-5 milionów. No i byłoby super, gdyby taka była oferta. Tylko, że tak jak mówiłem wcześniej, nie z jakichś tureckich lig, gdzie oczywiście tam Galatasaray to w ogóle nie spojrzy na to, z całym szacunkiem dla Kamila, ale no, on musi też patrzeć na siebie i na to, czy awansuje do kadry. Monaco będzie miała obóz w Opalenicy, jest szansa na sparring, fajnie by było. Ja myślę, że ta sprawa już została dawno sprawdzona. Nie wiem, na jakim etapie jest, czy w ogóle brano to pod uwagę, także ciężko mi cokolwiek na ten temat powiedzieć. Pewnie fajna szansa, ale no, w zależności jakie Monaco pewnie ma, jaki ma cykl przygotowań i jakie ma Lech. Ciekawe, kto zastąpi Aforti jako sponsora głównego Lecha. Też jestem ciekaw, bo nie mam wieści, kto to będzie. Nie wiem, może to będzie, nie wiem, tak mi teraz przychodzi do głowy, może to będzie Amika na przykład. Nie wiem, nie mam pojęcia, może to będzie Amika, nie wiem. Podobno ma być nowy, stary sponsor, no ciekawe, czyli BetClick. Ostatnio Buki to... Wiesz może, ile Lech planuje zrobić transferów w okienku? No to mówię, tak jak powiedziałem, wszystko w zależności od tego, ile będzie autów. No na pewno Lech ma sprowadzić, tak jak mówiłem, jeszcze jednego napastnika, może nie takiej rangi jak Ishak. Na pewno będzie wszystko w zależności od tego, czy Kamil odejdzie, czy nie, to będzie kwestia skrzydłowego. Na pewno jest temat, jeśli chodzi o środkowego obrońcę. Rozgląda się na pewno Lech też za lewym obrońcą, bo też Koście się kończy kontrakt w grudniu. Oczywiście to nie jest na już, ale no też się rozgląda, no i jakby defensywny pomocnik, może nie tyle co pozycja numer 6, ale no to Kuba Moder też musi być jakąś alternatywę. Dobrze, co tu może jeszcze? Wiesz, może Warka to nie będzie, Bukmacher. Juroszek ponownie sypnie, zgadza się, niedługo pół ligi będzie miało boków, każdy może odejść, kwestia ceny, nie, to tak bym nie powiedział, że każdy może odejść, kwestia ceny. Ja tu akurat całkowicie wierzę klubowi i akurat nie będzie to na pewno tak, że odejdzie tylu piłkarzy, nawet nie odejdzie 1/5 tego, co odeszło ostatnio. Także ja uważam, że jeżeli odejdzie dwóch, to będzie maks, chyba że za trzeciego nagle będzie jakaś oferta nie do odrzucenia. Pamiętajcie, że jednak na tą chwilę cały czas Kamil Jóźwiak jest zawodnikiem Lecha i tyle. No, widzieliście, żeby dzisiaj Kamil się jakoś nie wiadomo jak żegnał? No nie, także może nie będzie tak źle, jak wszyscy myślą. Czy Lech priorytetowo traktuje przedłużenie umowy z Pedrotivą, którą myślę, że teraz po zakończeniu sezonu będą takie rozmowy, bo uważam, że Pedro musi być przedstawiona Pedro umowa taka, z której będzie zadowolony, bo to jest naprawdę kluczowy zawodnik dla nas. Tomasz Rząsa, dyrektor, opinia. Co ja mogę powiedzieć? No, nawet nie rozmawiałem nigdy w wywiadzie z dyrektorem Rząsą, także ja jakoś tam opinii na jego temat też nie mam. No i tyle. Środkowy obrońca, może Kuba Czerwiński? No już rozmawialiśmy, właśnie Damian też Smyk o tym mówił, wątpię, żeby to był Kuba Czerwiński, aczkolwiek kawał zawodnika. Środkowy jest nowy kontrakt dla Pedro, to już mówiliśmy, czy wiesz o jakichś wzmocnieniach do rezerw z uwagi na wprowadzenie nowych przepisów o rezerwach, czy może więc siła drużyna będzie oparta tylko na młodych? Nie wiem, na ten temat naprawdę nie dowiadywałem się, także w tej chwili nie wiem, no rezerwy mam nadzieję, że są już utrzymane, także duży sukces myślę chłopaków i fajnie jest to właśnie to, co powiedział Łukasz Olkowicz, że Lech Poznań będzie miał w drugiej lidze cały czas tą drużynę i będzie jakby mógł ogrywać na jednak poziomie centralnym tych zawodników. W
wcale nie uważam, że za Kamila w tym momencie nie ma jakoś więcej niż Mondera czy Kamińskiego, więc pewność co do jego odejścia może być zbyt duża. No właśnie to samo powiedziałem, że to nie jest pewne, że Kamil odejdzie. Jak będzie oferta, to odejdzie. To po prostu mówi się o tym dużo, bo Kamil o tym powiedział, że jest pogodzony w zasadzie z tym, że jak przyjdzie oferta, to odejdzie. Skoro mówisz o chęci zakupu gracza na pozycję numer 6, to znaczy, że w Lechu nie będzie miejsca dla Łukasza Norkowskiego? Nie, nie powiedziałbym tak. Wcale nie wyklucza tak. Oby Warta awansowała do Ekstraklasy. No też Warcie tego życzę. Piękna historia dla dziennikarzy, też w ogóle historia, no dwie drużyny w Ekstraklasie w Poznaniu, piękna rzecz, tylko umówmy się, to by musiała być też kompletnie inna drużyna, maksymalnie 4-5 zawodników z pierwszego składu mogłoby zostać, reszta to no niestety jeszcze na Ekstraklasę. Zresztą widzieliście, jak Warta sobie radzi w ostatnich spotkaniach, no strasznie nierówna i tak to wygląda. No. Jakub Kamiński to też powinien być priorytet, jeśli chodzi o przedłużenie kontraktu. Tak, z Kubą to wiem, że takie rozmowy myślę, że będą w ciągu najbliższego czasu. Ciekawe, jak zaprezentuje się Szymczak w przyszłym sezonie. No, dobrą ścieżkę obrano z Filipem i fajnie się rozwija. Ja go też obserwowałem w Belek i powiem szczerze, że jako napastnikowi i na tą chwilę w tym wieku mu naprawdę nic nie brakuje i trzymam za niego kciuki. Jak to jest w końcu z tym Pro Junior System? No dajcie spokój, po prostu nie poruszajcie nawet tego tematu, bo to jest w ogóle jakaś zakała na rzecz PZPN-u, jak można w ogóle sprowadzić może nie tyle co prestiżowy, no ale no taki, wiecie, sygnowany ich pieczęcią system oceny młodzieżowej, a po prostu systemowo to wygląda fatalnie. No, żeby ktoś inny, osoba, nie wiem, jakaś obca związana, niepowiązana z PZPN-em prowadziła jakiś ranking swój w Excelu, wysyłała później korekty. I to słuchajcie, to nie jest sprawa z tego roku, to się ciągnie latami, że są takie błędy, także to jest w ogóle jakiś dramat. Nie? Dobrze, co myślisz o Bochniewiczu? Ja jakoś nie mam przekonania co do tego gracza, takie jest moje zdanie. Jak myślisz, czy Tomczyk znajdzie zatrudnienie jako pierwszy napastnik w przyszłym sezonie w klubie Ekstraklasy, gdzieś ciężko? Może znajdzie zatrudnienie, ale czy będzie, czy jakoś odżyje, jakoś na tą chwilę tego nie widzę. Czy warto ściągać Sobocińskiego z UKS-u po takim sezonie? Nie zastanawiałem się nad tym, także nie mam zdania na ten temat. Raczej nie. Myślę, że inne nazwiska są w obwodzie. Słuchajcie, jesteśmy już bardzo długo na linii, godzina 30, także zbliżamy się już do końca. Ja bym chciał Was jeszcze raz bardzo mocno przeprosić za te pierwsze problemy techniczne, które były. Mam nadzieję, że to później jakoś to wyglądało. Na pewno nie będzie to ostatni live po zakończeniu sezonu. Jeszcze w najbliższych dniach myślę, że coś możemy ogarnąć. Jak będą jakieś informacje, śledźcie mnie na Twitterze, ja tam będę też co jakiś czas coś rzucał, może coś, jakieś rzeczy, które będą bliskie, jakieś tam może uśmiechu na twarzy, także zobaczymy, jak pewne rzeczy będą się toczyć, także ja na tą chwilę, napiszcie mi tylko tutaj na czacie, czy było ok, czy cała relacja była słyszalna, czy chcecie w najbliższym czasie jeszcze jakiś live, może jakiś gości i będziemy powoli kończyć. 2-3 osoby niech napiszą i będziemy kończyć. Wszystko jest git i gyt. Dobranoc, dobra. Słuchajcie, dziękuję Wam wszystkim za obecność. Jak to mówi mój dobry kolega Michał Pol, łapki w górę, bo tak podobno się mówi na YouTubie. Także jeszcze raz dziękuję, że byliście i do zobaczenia. Cześć.